Krzysztof Kręczon ma wielu wiernych fanów, ale prawda o jego śmierci uległa zapomnieniu. Ta opowieść odsłoni bolesne sekrety i odpowie na pytanie, dlaczego legendarny kompozytor i lider czerwonych gitar zmarł tak młodo. W tym opowiadaniu pospieszą nam w odpowiedzi na pytanie, czy wypadek był zamachem, samobójstwem, zemstą czy może nieszczęśliwym wypadkiem. Kim byli kierowca i pasażer wany, który uderzył w samochód Krzysztofa? Dlaczego podczas oficjalnego śledztwa FBI wycofano się z tropu i porzuciło śledztwo? Jaka rola w tej całej sprawie według Alicji Kręczon-Korona odgrywała psychofanka? Przygotujcie się na ekscytującą i mroczną opowieść o przepełnionej dramatyzmem wdowie po legendarnym Krzysztofie Kręczonie, która do dziś zastanawia się, czy jej pierwszy mąż padł ofiarą zamachu na nią. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Krzysztof Kręczon, kompozytor największych przebojów czerwonych gitar, zmarł 7 kwietnia 1981 roku w St. Joseph Hospital w Chicago 40 dni po wypadku samochodowym, któremu uległ wracając do domu z koncertu charytatywnego. To ja miałam zginąć, nie on, twierdziła jeszcze niedawno wdowa po muzyku. Alicja Kręczon-Korona wciąż jest przekonana, że jej pierwszy mąż padł ofiarą zamachu na nią. Krzysztof Kręczon z całą pewnością jest legendą. Wdowa po współzałożycielu i liderze czerwonych gitar dba, by pamięć o nim nie zginęła. Alicja Kręczon-Korona jest niemal pewna, że Krzysztof zginął przez nią, a wypadek, po którym trafił do szpitala, gdzie 40 dni później zmarł w wyniku odniesionych ran, był zamachem na jej życie. To ja miałam zginąć, a nie on. Ten wypadek nie zdarzył się bez powodu. Od roku dostawałam anonimy z pogróżkami, żebym odeszła od męża. Często w środku nocy albo nad ranem nękały mnie głuche telefony, opowiadała Małgorzacie Puczyłowskiej w wywiadzie udzielonym na potrzeby książki Być dzieckiem legendy. Nie jest tajemnicą, że okoliczności wypadku, do którego doszło 26 lutego 1981 roku na przedmieściach Chicago, były przedmiotem dochodzenia FBI. Amerykańskie służby sprawdzały m.in. czy Kręczon miał powiązania z mafią. Słyszałam o strzelaninie, o utarczkach Krzysztofa z mafią. Istnieją też przesłanki, że padł ofiarą jakiejś psychofanki, która tak naprawdę chciała pozbyć się mnie, a przypadkiem zabiła jego, suponowała Alicja Kręczon-Korona podczas jednej ze swych ostatnich wizyt w Polsce w rozmowie z Faktem. Wiele wątków związanych z wypadkiem Kręczonów oraz tym, co nastąpiło wkrótce po nim, nigdy nie doczekało się wyjaśnienia. W policyjnym raporcie Alicja Kręczon dotarła do niego dopiero kilka lat po śmierci męża, znajdowała się adnotacja, że kierowca i pasażer wany, który uderzył w stojący na światłach samochód Krzysztofa, posługiwali się fałszywymi dokumentami, a wkrótce po przesłuchaniu zniknęli bez śladu. Wdowa po muzyku do dziś jest niemal pewna, że byli wynajęci i wykonywali zlecenie na nią. Zdjęcia z uroczystości żałobnych utrwaliły siedzącą w pierwszym rzędzie dziewczynę, której nikt z rodziny nie znał, jednak koledzy Krzysztofa przypomnieli sobie, że krążyła blisko niego, była jak cień. Policja zaczęła podejrzewać, że to ktoś na jej zlecenie uderzył w nasz samochód, sądząc, że to ja siedzę za kierownicą, stwierdziła na kartach książki, Być dzieckiem legendy. Za teorią, że to Alicja Kręczon była celem, przemawia również to, że gdy jej mąż leżał w szpitalu, ktoś przeciął przewody hamulcowe w jej nowym samochodzie. To musiała być ta dziewczyna. Nikt jej nie znał, ale wielu ją widziało. Podobno mówiła po polsku. Mój ojciec twierdził, że to była agentka, powiedziała wdowa po Kręczonie, wspominając wydarzenia sprzed lat na łamach magazynu Klaudia. Śmierć Krzysztofa Kręczona była pierwszą z serii tragedii, jakie los zafundował Alicji Kręczon-Koronie. Doszło do tego, że znajomi zaczęli nazywać ją czarną wdową, bo w sumie, w ciągu kilkunastu lat, pochowała oprócz Krzysztofa także dwóch kolejnych mężów. Obaj zmarli przedwcześnie. Niedawno wyszła za mąż po raz czwarty. Z wypadku, do którego doszło, gdy wracała z Krzysztofem do domu po koncercie w chicagowskim klubie Milford, Alicja wyszła prawie bez szwanku. Dziś twierdzi, że później jeszcze parę razy oszukała przeznaczenie. Tak, wywinęłam się śmierci i nie mówię tylko o tamtym wypadku. Miałam dwa inne, z których też cudem wyszłam cało, opowiadała Faktowi. Alicja Kręczon-Korona w niemal każdym wywiadzie twierdzi, że jej pierwszy mąż rok przed wypadkiem przeczuwał, iż wkrótce odejdzie z tego świata.
Gdy w grudniu 1980 roku zastrzelony został John Lennon, powiedział mnie i Hans, swojej siostrze, dziewczyny, będę następny. Czuję, że nie zostało mi dużo czasu. Pamiętam, że wrzasnęłam na niego, by się nie wygłupiał, wyznała w książce Historia jednej znajomości autorstwa Tomasza Podkają. Kilka miesięcy później już nie żył, dodała. Tuż przed śmiercią Krzysztof Klęczon bardzo poważnie rozważał powrót do Polski. Szukał nawet odpowiedniego domu, by zamieszkać w nim z rodziną, żoną i dwiema córkami, które były dla niego najważniejszymi osobami na świecie. Niestety, nie dane mu było spełnić marzenia o powrocie do ojczyzny. Alicja Klęczon-Korona zdecydowała za to, że jego prochy spoczną w kraju, z którego wyjechał razem z nią w 1973 roku. Chciał wrócić. Oglądaliśmy dom pod Warszawą. Był pomysł, że razem z Sewerynem Krajewskim reaktywują czerwone gitary. Krzysztof w Polsce był legendą, a w Stanach, choć koncertował, był taksówkarzem, trochę sprzątał, łapał się mniej prestiżowych prac, tłumaczyła na łamach Gazety Krakowskiej. Alicja Klęczon-Korona mieszka obecnie w Phoenix w Arizonie. Jej córki z małżeństwa z Krzysztofem też żyją i pracują w Ameryce. Młodsza Jackie jest dyplomowaną położną i mamą pięciu chłopców i jednej dziewczynki. Starsza Karolina ma własną firmę spedycyjną i od 30 lat zarabia na życie jako kierowca tira. Krzysztof wciąż jest obecny w naszych sercach. Ani ja, ani nasze córki nigdy nie pogodziłyśmy się z jego odejściem. Myślę, że gdyby żył, wciąż bylibyśmy rodziną. Wciąż bylibyśmy razem, powiedziała Alicja Klęczon-Korona portalowi Półtuszczak.pl podczas ostatniej wizyty w rodzinnym mieście zmarłego 41 lata temu męża. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.